Cześć, 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 tutaj PL Kamil, a was witam w przeglądzie nowości DALDOBLIPL14. Co to tak w ogóle jest? Będę się starał robić taki film co tydzień, jednakże nie obiecuję, ponieważ znacie mnie i moje regularne nagrywanie filmów. Nieciekawa sprawa. Ale jeszcze wyjaśnię jedną rzecz, czemu wcześniej nie było filmów. Nie było wcześniej filmów, ponieważ były ferie, czas wyjazdów, ja też zresztą wyjechałem i nie miałem okazji zasiąść przy moim pięknie zapchanym kompie, pełnym tekstur, Titantronów, piosenek, filmów, gier, programów itd. I nie miałem okazji niestety nic dodać do gry, o, tak skrótem można to powiedzieć. Ale dobra, to będzie seria, która będzie przedstawiała nowe rzeczy, które dodałem do gry. I teraz chcę wam zaprezentować naprawdę świetną rzecz, którą nie ja zrobiłem, a zrobiła ją osoba i oczywiście teraz ją dodaję do współtwórców gry. Ta osoba nazywa się Kevin Crow, znany jako twórca Niza Modów. To jest taki popularny modder, jeśli chodzi o gry, dał tobie na emulator Wii, który obrabia te wszystkie rzeczy, obrabia tekstury, Titantron i tak dalej. Robi naprawdę świetne rzeczy, ja teraz go tutaj oczywiście zareklamuję, bo no teraz mi się naprawdę przydały te tekstury, pomimo tego, że sam dużo robiłem, to jednak no w ramach zaoszczędzenia czasu, żebym mógł się wyrobić w terminie do tego 14 czerwca, to jednak no po prostu wziąłem od niego te tekstury, które wam teraz przedstawię. Ale dobra, co to tak naprawdę jest? Uwaga, to jest nowa arena, która się zwie Main Event. Oczywiście, naprawdę bardzo dopracowane tekstury. I nawet jeżeli możecie zauważyć, to nie jest sama arena. Nie dość, że sama arena wygląda świetnie, nawet nameplate został podmieniony, co będziecie mogli zauważyć w gameplayu, ponieważ ja mój komentarz nie idzie równo z gameplayem, tylko nagrywam go osobno, a Vegas mi nie pozwala odtworzyć. Dzięki. To nawet w trybie WWE Universe możecie sobie założyć własne show, gdzie tam też również są zmienione tekstury na te main event. I naprawdę takie pierdoły Kevin Crow nawet takie pierdoły podmienił, ale naprawdę cieszą i wielkie gratulacje dla niego. Co tutaj więcej mówić? No cóż, nie ma już tej areny Superstars, której chyba nikt nie używał. Została podmieniona na main event i naprawdę wygląda świetnie. No to co, ja chyba was zostawię z gameplayem. My się chyba widzimy za tydzień na kolejnym przeglądzie nowości DALDOBLIPL14. Chyba, że trafi się naprawdę jakiś ciekawy temat, to może coś opowiem. Ale pewnie wątpię. No cóż, ja was zostawiam przy gameplayu. Ja byłem PL Kamil. Cześć!